Gościem audycji samorządowej z ratusza jest Tomasz Andrukiewicz, prezydent miasta. Witam. Dzień dobry, witam. I zacznijmy, panie prezydencie, od filmu, który kręcony jest w Ełku. No Znane nazwiska: Erik Lubos, Mamet Kalidow. W Ełku powstaje film, film, no prawie jak kroki. Prawie jak kroki. Oczywiście nie będę opowiadał o filmie, bo o tym powinni e, opowiadać producenci. Natomiast my cieszymy się, że w naszym mieście, Ełku, Stolicy Mazur kręcony jest ciekawy film, który, jak sądzę, w przyszłym roku wejdzie na ekrany kin, który poświęcony jest MMA, mieszanym sztukom walki, o tym, jak to się w Polsce rozpoczynało. Myślę, że to też nie jest przypadkowym miejscem, bo jest Gościem audycji samorządowej z ratusza jest Tomasz Andrukiewicz, prezydent miasta. Witam. Dzień dobry, witam. I zacznijmy, panie prezydencie, od filmu, który kręcony jest w Ełku. No Znane nazwiska: Erik Lubos, Mamet Kalidow. W Ełku powstaje film, film, no prawie jak roki. Prawie jak kroki. Oczywiście nie będę opowiadał o filmie, bo o tym powinni opowiadać producenci. Natomiast my cieszymy się, że w naszym mieście, Ełku, Stolicy Mazur kręcony jest ciekawy film, który, jak sądzę, w przyszłym roku wejdzie na ekrany kin, który poświęcony jest MMA, mieszanym sztukom walki o tym, jak to się w Polsce rozpoczynało. Myślę, że Jök też nie jest przypadkowym miejscem, bo... Jest Gościem audycji samorządowej z Ratorza jest Tomasz Androkiewicz, prezydent miasta. Witam. Dzień dobry, witam. I zacznijmy, panie prezydencie, od filmu, który kręcony jest w Ełku. No, znane nazwiska: Erik Lubos, Mamet Kalidow. W Ełku powstaje film, film, no, prawie jak roki. Prawie jak roki. Oczywiście nie będę opowiadał o filmie, bo o tym powinni opowiadać producenci. Natomiast my cieszymy się, że w naszym mieście, Ełku, Stolicy Mazur kręcony jest ciekawy film, który, jak sądzę, w przyszłym roku wejdzie na ekrany kin, który poświęcony jest MMA, mieszanym sztukom walki, o tym, jak to się w Polsce rozpoczynało. Myślę, że też nie jest przypadkowym miejscem, bo jest... Gościem audycji samorządowej z ratusza jest Tomasz Andrukiewicz, prezydent miasta. Witam. Dzień dobry, witam. I zacznijmy, panie prezydencie, od filmu, który kręcony jest w Ełku. No, znane nazwiska: Erik Lubos, Mamet Kalidow. W Ełku powstaje film, film, no, prawie jak kroki. Prawie jak kroki. Oczywiście nie będę opowiadał o filmie, bo o tym powinni opowiadać producenci. Natomiast my cieszymy się, że w naszym mieście, Ełku, Stolicy Mazur kręcony jest ciekawy film, który jak sądzę w przyszłym roku wejdzie na ekrany kin, który poświęcony jest MMA, mieszanym sztukom walki o tym, jak to się w Polsce rozpoczynało. Myślę, że Ełk też nie jest przypadkowym miejscem, bo... jest Gościem audycji samorządowej z Ratusza jest Tomasz Andrukiewicz, prezydent miasta. Witam. Dzień dobry, witam. I zacznijmy, panie prezydencie, od filmu, który kręcony jest w Wełku. No znane nazwiska Erik Lubos, Mamet Kalidow. W Wełku powstaje film, film, no prawie jak roki. Prawie jak roki. Oczywiście nie będę opowiadał o filmie, bo o tym powinni opowiadać producenci. Natomiast my cieszymy się, że w naszym mieście, Ełku, stolicy Mazur, kręcony jest ciekawy film, który jak sądzę w przyszłym roku wejdzie na ekrany kin, który poświęcony jest MMA, mieszanym sztukom walki o tym, jak to się w Polsce rozpoczynało. Myślę, że Ełk też nie jest przypadkowym miejscem, bo jest... Gościem audycji samorządowej z ratusza jest Tomasz Andrukiewicz, prezydent miasta. Witam. Dzień dobry, witam. I zacznijmy, panie prezydencie, od filmu, który kręcony jest w Ełku. No, znane nazwiska: Erik Lubos, Mamet Kalidow. W Ełku powstaje film, film, no, prawie jak kroki. Prawie jak kroki. Oczywiście nie będę opowiadał o filmie, bo o tym powinni opowiadać producenci. Natomiast my cieszymy się, że w naszym mieście Ełku. Stolicy Mazur kręcony jest ciekawy film, który, jak sądzę, w przyszłym roku wejdzie na ekrany kin, który poświęcony jest MMA, mieszanym sztukom walki o tym, jak to się w Polsce rozpoczynało. Myślę, że też nie jest przypadkowym miejscem, bo jest... Gościem audycji samorządowej z ratusza jest Tomasz Andrukiewicz, prezydent miasta. Witam. Dzień dobry, witam. I zacznijmy, panie prezydencie, od filmu, który kręcony jest do Wełku. No, znane nazwiska: Erik Lubos, Mamet Kalidow. Wełku powstaje film, film, no prawie jak kroki. Prawie jak kroki. Oczywiście nie będę opowiadał o filmie, bo o tym powinni opowiadać producenci. Natomiast my cieszymy się, że w naszym mieście, Ełku, Stolicy Mazur kręcony jest ciekawy film, który, jak sądzę, w przyszłym roku wejdzie na ekrany kin, który poświęcony jest MMA, mieszanym sztukom walki, o tym, jak to się w Polsce rozpoczynało. Myślę, że to też nie jest przypadkowym miejscem, bo jest... Gościem audycji samorządowej z ratusza jest Tomasz Andrukiewicz, prezydent miasta. Witam. Dzień dobry, witam. I zacznijmy, panie prezydencie, od filmu, który kręcony jest w Ełku. No Znane nazwiska: Erik Lubos, Mamet Kalidow. W Ełku powstaje film, film, no prawie jak kroki. Prawie jak kroki. Oczywiście nie będę opowiadał o filmie, bo o tym powinni e, opowiadać producenci. Natomiast my cieszymy się, że w naszym mieście, Ełku, Stoicy Mazur kręcony jest ciekawy film, który, jak sądzę, w przyszłym roku wejdzie na ekrany kin, który poświęcony jest MMA, mieszanym sztukom walki o tym, jak to się w Polsce rozpoczynało. Myślę, że Ełk też nie jest przypadkowym miejscem, bo. Jest